O mój Boże, więc tak, witam wszystkich ponownie tutaj w Szoehart i kontynuujemy grę Amnesia. Tak, wygrała, nie wiem, co ja teraz chcę powiedzieć, bo nie mam pojęcia. Dobra, więc nawet nie wiem, co my mamy teraz zrobić do końca, ale na pewno najpierw chciałbym przeszukać to miejsce. Okej, widzę, że już Pusio się niecierpliwi, żeby dostać nas w swoje łapki. Co mamy zrobić? Uruchom silnik, który napędza maszynerię windy. Okej, gdyby to było takie proste. Należy zamontować brukujące koła zębate. No proszę, ja tu mam koło zębate akurat. Nie pasuje na ten projekt. To jeszcze dwa koła zębate, tak? Czy ktoś z was, ludziska, widział koła zębate? Założę się, że wszyscy widzieli. I kiedy ja obok nich przechodziłem, wszyscy się stukali w czaszkę, że przecież ja mam je wziąć. Czemu ja ich nie biorę? Czemu ja nie biorę kół zębatych? Więc gdzie one są? Gdzie są koła zębate? Pewnie gdzieś niedaleko, a na pewno w tym pomieszczeniu, bo nie gdzie indziej. Halo, koła zębate. Okej, chcę też powiedzieć, że się strasznie nie wyspałem, dlatego ten... to zagrajmy teraz, może być tak dziwne, ale... co tam? Okej, w tym pomieszczeniu nie ma kół zębatych. Halo? No i poszły wszystkie koła zębate. No nie mają jakieś spotkanie. O, proszę bardzo, jak na stoliku leżało. Widzicie, jeszcze jedno koło zębate i jesteśmy w domu. Tylko gdzie ono może być? O, dobra. Gdzie mogło być to koło zębate? Tu nie. Okej. Gdzie jest to koło zębate? Śrubokręt. Tutaj... nie ma. Jezu, jestem ślepy. Gdzie to koło zębate? Chyba jestem ślepy. Albo nie wiem. Albo rzeczywiście nie powinienem nagrywać, ponieważ spaliłem się. Tu jest. Otworzysz to? O! Dwa krzesiwa. Może myślałem, że koło zębate, a tu... tu nie ma. Są tylko jakieś książki. Ta najbardziej niezwykła i tajemnicza, którą można zauważyć 8 razy. W jednym pomieszczeniu oczywiście. Wyjść na pewno nie mamy. Nie mogę oderwać tego koła zębatego z tego. Halo, koło, come on. Tego nie ma. Co tu jest? Gro, dlaczego ty mi to robisz? Gdzie są koła zębate? Jedno koło chyba, albo dwa. Chyba dwa mi brakuje jeszcze. A ja nie mogę znaleźć ani jednego. Tak, gdzie są te koła zębate? Może jeszcze w tamtym pomieszczeniu. Sprawdźmy wszystko dokładnie. Okej, teraz bez biegania. Nie mam tej oliwy, dobra, nie wyruszę do tego. Tutaj było jedno koło zębate, więc zdziwiłbym się, gdyby było jeszcze jedno. Więc tak, szukamy koła zębatego. Symulator inżynierii szukania kół zębatych. Jak ktoś chce... jeszcze tu ta książka jest? Proszę bardzo. Jak ktoś chce, proszę bardzo, może zagrać w Amnezję. Zaraz. O, Jezus Maria. Szehart.
derbiet. Trzeba było się wyspać. Dobra, to jeszcze jedno koło zębate mi brakuje. A nie, dobra, są wszystkie. No to uruchamiamy. Jeee! No to można trzeba jeszcze popracować. Nie wiem, okej. Okay. Co to jest? W piecu brakuje opału. Okej. Okay. Czyli co mam rozumieć, że co? Węgiel. No, dawaj. Jest za mało węgla. A ciekawe, czy mogę włożyć tam młotek. Gro? Dobra, ja zaświecę oliwę. Nie oliwę, tylko światło. Zaświecę światło. Super. No, włóż to tam. Ciekawe, jakbym włożył tam młotek i śrubokręt. Co on gada? Okej, ja się już zaczynam bać, bo on coś tam zaczynał gadać głupiego. Jak ja to zamknę i to odpalę. Nie, dobra, musi być jednak węgiel. Może być dwie grudki, śrubokręt i młotek. Nie. No to jeszcze jedną grudkę. No chodźmy. I do środka. Piec już jest pełen węgla. I co, mogę już uruchomić maszynerię skomplikowaną? Nad tą maszyną trzeba jeszcze pracować? The fuck? Notatka. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happened? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Okej. Okay. Bardziej by mnie interesowało, co nie tak jest z tą maszyną. Ach, Jezu, no otwarzaj. Tu się pali. Lalalala. Co może być nie tak? Okej, jednak ta gra czasami potrafi być skomplikowana i utrudniać życie. Czy tutaj coś? Korbkę. Ile mamy taką? 43. Przepływ. Dobra, no jest przepływ. Nie rozumiem tego. Są 3. A skoro są 3, to tego to nie tu, że tutaj coś brakuje, tylko że brakuje tam gdzie indziej. Tak? Trzeba coś przekręcić może. Czego tu może brakować? Tu jest wszystko dobrze. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Co ja robię teraz źle? Albo nie, inaczej. Czego ja właśnie teraz nie zrobiłem z tym wszystkim? No, zrobiłem wszystko przecież, no.
Jejku. Gro. Czemu ty taka jesteś? Czemu ty nie potrafisz się cieszyć z jakiegoś sukcesu? Tylko pewnie zawsze jak ja naprawię to coś, to wyślesz na mnie pusia i będzie przepusiście. Co do cholery jest nie tak z tą maszyną? Ktoś jest w stanie mi to odpowiedzieć? Ona jest zdatna do pracy, ja to wiem. Wszystko leży na niej idealnie. Każda śrubka. Węgiel. Jeszcze chcesz węgla? Wrzucę ci węgla. Wystarczy poprosić, lekko, no. A nie wmawiać mi, że maszyna nie nadaje się do użytku. I teraz pozwolisz mi nacisnąć. Cholerna maszyneria, co ja mam zrobić? Coś tutaj? Nie wiem, piska ja się chyba poddaję. Nie wiem, co ja mam zrobić z tą maszynerią. What the heck? Zaraz, mam coś jeszcze tutaj? Nawet dziecko płacze, że nie mogę znaleźć rozwiązania. Pewnie wy się już bijecie w czoła i mówicie: jak możesz tego nie znaleźć? To jest takie proste! To leży tuż przed tobą. No, ludziska nie mogę znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie co może być. Jakie jest rozwiązanie tego? No kurde. Rzeczywiście to jest dlatego, że ja się tak nie wyspałem. Zaraz, popatrzmy jeszcze raz na to. To się pali. Dobra. I to idzie rurą tutaj, do tego. Z tym nie trzeba nic robić. Więc to idzie do tego, tak? Tutaj... też nic nie trzeba robić. No kurde, o co w tym chodzi? Notatki, silnik windy, instrukcja. Jeżeli dźwignia to się zepsuje, że się nie podnieść ciśnienie w kotle, to nie muszę mieć całą maszynerię. No to chyba zrobiłem to. Z pomocą dźwigni może dokładnie wrogować wysokość ciśnienia, zgodnie na kotle by było 8. Dobra, to też mam. Punkt potrójny, czy co? Pełny cykl. Pamiętaj, że maszyna nie zadziała, dopóki nie zamontujesz w nieodpowiednich dźwigni. Przecież ja wszędzie byłem, wszystko zebrałem. O co w tym chodzi? Dobra, Liska, ja chyba tutaj skończę odcinek. Bo... trochę się... cóż, jakby to powiedzieć... pieprzymy z tym. Co to było? Dobra. Trochę się z tym pieprzymy. A może to źle zamontowałem? Nie wiem. Cóż, trochę się z tym pieprzymy. Ja jeszcze zobaczę tam na górę. Jeżeli nic nie znajdę nowego, kończę odcinek. Bo to... trochę za długo by trwało. A później się prześpię i spróbuję do tego podejść jeszcze raz. Cholera, no musi coś tutaj być, no. Dobra, Liska. Ja tutaj...
kończy odcinek, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że nie potraciliście za bardzo wiary, oglądając te moje gubienie się, bo pewnie odpowiedź mam tuż przed nosem, ale i nie potrafię dostrzec. Dobra, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie i cóż, mam nadzieję, bo tylko nadzieję mogę mieć do tego odcinka, że wam się podobało, a wiem, że się nie będzie podobać, bo nie ma te... bo co to jest za oglądanie, jak się gubi tutaj. Więc dobra, koniec gadania. Więc ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że w następnym odcinku już rozwikłam tą zagadkę, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć, na razie. Trzymajcie się, ludziska, do zobaczenia!